20 kwietnia może być wielkim dniem dla polskiego trójboju. Na drugiej edycji Clash of Titans, która odbędzie się w Dublinie, wystartuje czterech Polaków. Konrad Brodnicki, Konrad Blewonska, Łukasz Klugiewicz i Marcin Gierczak z realnymi szansami na 1000 kg w totalu, czyli w przysiadzie, wyciskaniu leżąc i martwym ciągu. Jeżeli trafiliście na ten kanał przypadkowo i nie wiecie, na czym polega trójbój i fenomen tych 1000 kg w totalu, no to żeby wam to zobrazować, to 1000 kg dla trójboisty jest jak 10 sekund dla sprintera biegnącego na 100 metrów. Czyli jednak kilku zawodnikom udało się to uzyskać, ale jednak no, jest to jakiś taki klub nie dla każdego. Na polskich realiach trójboju wygląda to tak, że póki co tylko jednemu zawodnikowi udało się to osiągnąć, czyli Konradowi Blewonsce. 2 lata temu, od tego momentu nikomu nie udało się tego powtórzyć. Tym bardziej, że Konrad zrobił to RAF. Czyli bez taśm, bez kostiumów, żadnych wspomagaczy, jedynie miał neopreny założone na kolana, co budzi dodatkowy podziw. No a dzisiaj omówimy sobie ich przygotowania, już te ostatnie ich treningi przed zawodami. Postaram się również trafić z ich totalem na zawodach. Oczywiście tutaj wyniki trochę zaniżę, żeby nie budować tego dodatkowego stresu, jeśli w ogóle obejrzą, jeśli w ogóle trafią na ten film. No i zaczniemy sobie od naszego rodzynka Konrada Blewonski. Rodzynka oczywiście, mowa tutaj o 1000 kg totalu, bo będzie tam czterech Polaków. Konrad tonę podniósł w kategorii powyżej 140 kg. Teraz będzie startował w kategorii do 125 kg. Konrad zbił prawie 20 kg, a jego wyniki są bardzo podobne. No bo jednak jak zbijasz wagę, no to już liczysz się z tym, że i na ławie się to odbije, i w przysiadzie. Myliłem się. W ławie co prawda 10 kg zeszło, chociaż to 215 bez pauzy wyglądało no, całkiem przyzwoicie, więc jest szansa, żeby to powtórzyć na zawodach. Co do przysiadu, no to na zawodach, kiedy robił tonę, to był potencjał no 420-425 kg. Ostatecznie, żeby nie ryzykować, zrobił 410, a teraz to 410 jest serio realne do powtórzenia, bo na ostatnim treningu podniósł 392,5 kg, które no już przypominało tego Konrada sprzed lat. No żeby jednak tą tonę uzyskać, no to trzeba pobić życiówkę w martwym ciągu. No a zbijając wagę, często zdarza się tak, zwłaszcza u takich profesjonalnych sportowców, trójboistów, że zbijają wagę, ale jednak te ciężary w martwym ciągu rosną. Zwłaszcza u Konrada, gdzie musi ominąć te swoje ogromne nogi. No i tutaj się to udaje. 370 kg jego rekord na siłowni, gdzie zazwyczaj na zawodach dźwigał więcej. No to 370 kg wyglądało tak lekko, że jest realna szansa na życiówkę. Ja obstawiam równo tonę, żeby chociaż tą powtórzył tą tonę w kategorii, dwie kategorie niżej. No i jak może zauważyliście u niego na kanale, często wspomina o tym, że no ma problemy takie, że jest zmęczony, że ta regeneracja wygląda gorzej, że było ostatnio u niego dużo stresu. Więc mam taką do was prośbę. Wyłączcie na razie ten film, wejdźcie do niego na kanał, napiszcie u niego jakieś miłe, czułe słówka. Może miłe słówka w komentarzu, albo po prostu zostawcie serduszko pod jego filmem. Dobra, ale teraz czas na drugiego Konrada, Konrada Brodnickiego, o którym wiem najmniej. Nie ma swojego kanału na YouTubie, a na Instagramie głównie publikuje przysiady albo lekkie serie martwego ciągu. No ale ewidentnie przysiad jest jego najmocniejszą stroną. 426 kg w taśmach, kategorii do 125 kg rekord Europy. Przy akompaniamencie disco polo i cupicu i cupicu. To jest jego znak rozpoznawczy. No ale tak jak zauważyłem na XPC Pro, był delikatny zapas w martwym ciągu. W łapce już takiego nie było. Jest to już wiekowy trójboista, bardzo doświadczony, więc bardzo dużo w totalu nadrabia w przysiadzie. Ale tak jak zauważyłem, 410 kg wyglądało lekko. Ale pod postem napisał, że dołoży w następnym tygodniu, już będzie 420. Patrzę na jego najnowszy post i tam jest seria z przysiadami 400 kg na dwa powtórzenia. Więc wnioskuję, że to 420 albo się nie udało, albo po prostu pod niego nie podszedł. Więc to powtórzenie 426 kg stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, ale póki co nie mam podstaw, żeby obstawić, żeby tą tonę zrobił. Póki co obstawiam jakieś 970 kg. No dobra, jak montuję ten film, to pada masę rekordów. No i również padł nowy rekord u pana Konrada, 430 kg w taśmach, więc zmieniam
zmieniam swój typ. Jest szansa na tonę. Kurde, jak jeszcze będę tak dalej montował, będę dalej zwlekał z materiałem, to jeszcze parę rekordów padnie. Przejdźmy dalej. Ale zanim przejdziemy dalej, to taki krótki przerywnik. Zbieramy pieniądze dla Wiktora. Wiktor od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami, ma też problemy ze znalezieniem pracy, kocha bardzo badminton, do tego jednak jest mu potrzebny specjalistyczny sprzęt. Mowa tutaj o wózku inwalidzkim, takiej wersji sportowej. Zbiórka już jest otwarta od listopada i trwać będzie do listopada tego roku, ale mam nadzieję, że uda nam się zebrać jak najszybciej te pieniądze, żeby mógł jednak cieszyć się tym sportem, cieszyć się badmintonem. Do zebrania jest nieco ponad 10 tysięcy. Link do zbiórki jest w opisie. Dobra, lecimy dalej. Łukasz Klugiewicz. I tutaj mam ogromny problem z wytypowaniem totalu dla Ciebie. Gdyby nie ta kontuzja, to byłbyś murowanym kandydatem do kolejnej tony w trójboju, o ile nawet ten wynik nie mógł być większy o kilkadziesiąt kilogramów. Jednak z uwagi na kontuzję i że ta kontuzja może bardzo wpłynąć na przysiad, to mimo tego obstawię tą tonę, ale też jest duże ryzyko, że te zawody może spalić. Ale tak patrzę na ostatnie instastory u Marcina Gierczaka, gdzie on już osiągnął tą tonę, to u Ciebie widziałem wynik 985 kg, więc jest realna szansa na tą tonę. 330 kg w taśmach wygląda bardzo lekko, pomimo tego, że Łukasz nie trenuje tych przysiadów tak bardzo często, bo też nie chce za bardzo ryzykować. A to jego doświadczenie w taśmach, operowanie na nich, może i tak mu bardzo dużo dać. Jakieś 360-70 kg może dalej u niego dać szansę na tą tonę. No i jego największa domena, czyli wyciskanie leżąc. Chłop prezentuje taki poziom, że ja chciałbym podnosić takie kilogramy w martwym ciągu. 270 kg treningowo proca, chociaż u niego wyciskanie wygląda tak, że jest bardzo dynamiczne, więc może to być trochę zmylne, ale 270 kg na zawodach jest jak najbardziej realne. No i jest duża poprawa w martwym ciągu, 365 kg z bloków co prawda, ale jednak jest to najtrudniejszy punkt w martwym ciągu klasycznym, więc o 350 kg również jest realne. Ja obstawiam bezpieczną tonę. No i teraz murowany kandydat do tony, Marcin Gierczak, już zrobił tą tonę treningowo, 390 kg w przysiadzie, 222,5 na ławie, 390 kg w martwym ciągu. No jestem świeżo po jego akurat treningu. Już chciałem nagrywać, że to 370 wcześniejsze w przysiadzie wyglądało lekko, w martwym ciągu 375 wyglądało lekko. Szybka aktualizacja, lubię takich spektakularnych zawodników jak Marcin Gierczak. No i on może być najbardziej spektakularnym polskim trójboistą w przyszłości, bo nie zamierza zmieniać kategorii. Jak widziałem na jego Instastories, już dla niego chude szczurki to są zawodnicy z kategorii do 90 do 100 kg, gdzie oni przeliczają sobie te docy. On mówi, że on to ma w dupie, że chce dźwigać jak najwięcej, bo to ludzie kochają oglądać. No i ma, kurde, chłop rację, a o zawodnikach pewnie z mojej kategorii nawet nie zna, nie wie o naszym istnieniu. Cieszmy się, że są tacy trójboiści, którzy, kurczę, chcą i ważyć jak najwięcej, i dźwigać jak najwięcej, bo to się sprzedaje, to jest widowiskowe. No i czekamy przede wszystkim na tą tonę RAF u Marcina Gierczaka, bo na pewno chłop ma póki co nieskończony potencjał. To było na tyle. Kurde, nagrywam znowu, jak jest zimno. Mam 300 dubli nagrywanych do tego filmu. Niestety jeszcze nie mam mikrofonu, bo akurat nagrywam z nowej kamery. Link do live'a, do tego całego wydarzenia znajdziecie w opisie. A jeżeli jeszcze nie będzie linku do tej transmisji, to chociaż Wam podrzucę link do wydarzenia. Oni w tym wydarzeniu Wam udostępnią link do transmisji. To było na tyle. Trzymajmy kciuki i oby padły 4 tony. Bo to może być naprawdę wielki wieczór dla naszego trójboju. To było na tyle. Do następnego i cześć.